czyta starotestamentalny prorok Sofoniasz. Mówi o powodzie radości, jaką mają odczuwać nie tylko Żydzi, naród wybrany, bo Pan jest blisko. Święty Paweł, kiedy mówi, że Pan jest blisko, to chce zwrócić uwagę nas wszystkich. O takiej radości też można mówić w przypadku Ewangelii, którą wysłuchaliśmy. Oto do świętego Jana Chrzciciela nad Jordan przychodzą tłumy ludzi. Znak Jordana skierowany kiedyś do Jana Chrzciciela. Co mamy czynić? Powinno także pojawić się w naszym życiu. Co mamy czynić, żeby ta radość, o której dzisiaj jest mowa, stała się autentycznym udziałem nas wszystkich? Odpowiedź jest jedna. Mamy być ludźmi wiary. Żeby to Boże Narodzenie, które już jest tak blisko, przeżyć jako ludzie wiary. Ludzie, którzy wiedzą, po co żyją i dla kogo żyją. Bądźmy zatem ludźmi, którzy nieustannie odszukują wiary i cenią jej piękno w swoim życiu. A Chrystus, który jest pośród nas, niech będzie tym, który tę wiarę umacnia, który dodaje jej ciągle nowego blasku. Niech będzie tym, który nas w życiu codziennym prowadzi. Przede wszystkim na ręce pana ministra Stanisława Kalemy chciałbym podziękować wszystkim. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Patrona towarzystwa, które gromadzi nas każdego roku i w tej prastarej świątyni oraz przed tym obiektem, którym swoją działalność także prowadził nasz patron Stanisław Mikołajczyk. Bardzo gorąco witam w naszym gronie i dziękuję za radość obcowania panu ministrowi Stanisławowi Kalemie. Dziękuję, że w swoim napiętym kalendarzu znalazł czas, by w sposób szczególny zwrócić uwagę na właściwy kontekst i troskę o pamięć o naszym patronie. Powiem szczerze, że obecność pana ministra na moich ulicach jawi się rumieńcem, bo jeżeli on w swoim napiętym kalendarzu może znaleźć czas, by przyjechać tu do Wągrowca, to iluż Wągrowczan winno się zarumienić, że nie znalazło czasu, by spotkać się z nami pod tą tablicą. Thank you.
Radiu Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka pana ministra Stanisława Kalembę. Bardzo gorąco serdecznie witamy pana ministra. Witam serdecznie dyrektorów departamentu, dyrektora Departamentu Rolnictwa, pana Marka Bera oraz Melioracji Urządzeń Wodnych, dyrektora Arkadiusza Błochowiaka. Witam gorąco przewodniczącego Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jednocześnie przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego, kolegę Bogdana Fleminga. Witamy serdecznie. Bliska z funkcji chcę bardzo gorąco powitać wszystkich przybyłych, prezesów, sympatyków, kół gminnych. Witam gorąco z członków towarzystwa, a najserdeczniej w naszym gronie witam dzisiaj osobę szczególną, osobę, która wystąpi tutaj na tym podium dzisiaj w roli szczególnej, panią dr Gustawę Pachor. Witam bardzo gorąco państwa, młodzież z gimnazjum gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej pod batutą pani Lidii Herman. Koleżankę Pytlińską
Natalię, koleżankę Tyrdzińską Karolinę, koleżankę kolegę Dziumę Andrzeja, kolegę Adamskiego Tomasza, koleżankę Janecką Agnieszkę i kolegę Pękale Czesławę. Gwiazdy polarnej na niebie, ludzie gniazda wspólnego, łamiąc chleb biblijny, przekazują te najtkliwsze uczucia w tym chlebie, w tym opłatku, więc nieraz nie trzeba dużo w słowie. Życzę takiej fajnej atmosfery i dziękuję takim z pełnym uznaniem do tego, co tutaj robicie i wokół idei Stanisława Mikołajczyka, którego tak szanujecie. I w ogóle dla Polski, dla środowiska poczynicie rzeczy wielkie i to zawsze budzi mój taki duży szacunek za to. Wam dziękuję i wszystkiego dobrego życzyć. Mieszkańcom pięknej gminy Wągrowiec, samego Wągrowca, całego powiatu wągrowieckiego życzę radosnego, wesołego Bożego Narodzenia oraz pomyślnego 2013 roku.